Znajdujemy się w Katedrze Poznańskiej, w której od wielu lat mogą Państwo usłyszeć i służą do liturgii, a także celów koncertowych, wielkie organy. Jest z nami budowniczy tych organów, pan Jan Drozdowicz, który przedstawi teraz nowe instrumentarium, nowy instrument, który pojawił się w katedrze. Organy w tego typu ważnych, wielkich kościołach jak nasza katedra to najczęściej nie tylko jeden wielki instrument, który służy, jak pan organista wspomniał, do liturgii i celów koncertowych, ale bardzo często są to inne instrumenty, mniejsze, dopasowane do szczególnej muzyki, na przykład wykonywania muzyki koncertowej dawnej. W naszej katedrze udało się znaleźć miejsce i możliwości na wybudowanie małego instrumentu pozytywu 5,5 głosów, który służy do tego, żeby muzykę podczas liturgii w kaplicy Najświętszego Sakramentu móc oprawić stylowo i w taki sposób, żeby naturalnie te dźwięki z organów piszczałkowych mogły być prezentowane. Jak wspomniał pan organmistrz, ten instrument jest także nawiązaniem historycznym do historii wielu katedr europejskich, a także nawiązaniem do historii przedwojennej Katedry Poznańskiej, w której także znajdował się instrument chórowy. Bardzo się cieszymy, że możemy powrócić do tej wielkiej tradycji i cieszyć się pięknem nowego instrumentu. Instrument taki, tej wielkości, gdyby chcieć budować w tak zwanym jednym ciągu, czyli od momentu położenia pierwszej kreski na papierze, żeby zacząć robić plany poprzez obliczenia menzur, konstrukcję tego wszystkiego, myślę, że około roku, żeby to wszystko się tak dobrze ułożyło. Dlatego, że no, teoretycznie można by to wszystko przyspieszyć, ale tego typu instrument oprócz tej warstwy technicznej ma tą część muzyczną, artystyczną.
Królewska Katedra Poznańska ma królewski instrument, wielki, którym się cieszymy, który służy katedrze liturgii pontyfikalnej. Cieszę się, że od niedawno w kaplicy Najświętszego Sakramentu, w tej najważniejszej kaplicy, gdzie trwa całotygodniowa służba Boża w katedrze, pojawił się nowy instrument, organy, maleńkie, ale bardzo potrzebne w tej kaplicy. Będą podnosić nasze serca ku Bogu. Niech Pan Bóg ten instrument błogosławi, niech pozostanie w służbie tej kaplicy i tej katedry.